W dzisiejszym materiale nowe alter ego Gabriela w sezonie 5. Z Władcy Ciem do Monarchy. Jak powstanie i czy zrobi fuzję wszystkich Miraculi? Hej, witajcie, ja jestem Olchuś i zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym jeszcze poinformować, że aktualnie na moim kanale trwa konkurs, w którym do wygrania jest dowolny fotel serii X marki Diablo Chairs. Jeśli chcecie powalczyć o taką mega fajną nagrodę, to zapraszam na ten oto materiał, w którym dowiecie się, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie. Powodzenia, a teraz wracamy do tematu. Moi drodzy, pod sam koniec ostatniego odcinka sezonu 4 byliśmy świadkami, jak zły do szpiku kości Gabriel Agrest, który zrobił dosłownie wszystko, by wypełnić swój plan począwszy od sezonu 1 z pomocą Felixa w sezonie 4 i sytuacji z Risk i Strikeback, zdołał wejść w posiadanie wszystkich Miraculi, jakie Biedronka trzymała w swojej szkatułce. Wtedy też tamtego dnia ona sama, jak i my widzowie, doznaliśmy szoku, patrząc na wydarzenia, jakie właśnie miały tam miejsce. No nikt z nas nie spodziewał się, że kiedykolwiek, a na pewno nie w tamtym momencie, w finale sezonu 4, dojdzie do takiej, a nie innej sytuacji. A może nie chcieliśmy się tego spodziewać, nie chcieliśmy akceptować tych myśli, które gdzieś tam docierały do naszej głowy, że takie coś może nadejść, że to tylko kwestia czasu. Może tak być, jak najbardziej, ale jak to się mówi, mleko się rozlało. To co było, zostawmy, bo już nic z tym nie zrobimy, a na pewno nie Biedronka. Teraz trzeba patrzeć na to, co przyniesie przyszłość, a ta jest pod jednym wielkim znakiem zapytania, bo nawet jeśli czarny kot, najwierniejszy kompan swojej Lady Biedronki, dał nam, a przede wszystkim jej, promyk ostatniej nadziei, to i tak, stety niestety, zależy dla kogo, czarne chmury zadomowiły się nad głowami naszych głównych bohaterów, bo jedynym, który wyszedł zwycięsko z tej batalii, został nie kto inny jak Gabriel Agrest, ze swoją wielką zdobyczą, która przybliża go do spełnienia swojego największego marzenia. No właśnie, jak on je wykorzysta? Jak Monarch wykorzysta wszystkie pozostałe Miracula ze szkatułki Biedronki? Moi drodzy, nim do tego przejdziemy, to w pierwszej części tego materiału chciałbym poruszyć temat samego nowego alter ego Gabriela. Dlaczego akurat w sezonie 5 i dlaczego po takich wydarzeniach i co najważniejsze, jak on to wszystko osiągnie. O samym jego, można rzec, nowym alter ego dowiedzieliśmy się dosłownie przypadkiem przy informacji o nowym odcinku specjalnym, który wchodzi w skład sezonu 5 i jest tak naprawdę odcinkiem 27 o nazwie Action. Może sama ta informacja nie zdradziła, co oficjalny opis tego odcinka, który mówi, cytując: a co by było, gdyby na dodatek Monarch, super złoczyńca, postanowił zakumizować plastikowego barona? Więc można powiedzieć, że dostaliśmy taki dość mocny spoiler odnośnie nowej nazwy dla Gabriela w postaci złoczyńcy jeszcze przed oficjalną premierą sezonu 5, bo zapewne tam byśmy się o nim dowiedzieli, albo w trakcie publikacji teaser plakatu do tego sezonu, który możliwe, że ujawniłby nam rąbka tajemnicy odnośnie jego wyglądu. W każdym razie, gdyby nie opis, to nie wiedzielibyśmy, a tak wiemy, że jeśli Monarcha pojawia się w ostatnim, 27 odcinku, który nie jest związany fabularnie, to ten odcinek musi dosłownie dziać się gdzieś w trakcie sezonu 5, przyjmując do wiadomości, co mogłoby się stać w samym finale. Jeśli chodzi o nazwę Monarch, to tutaj raczej nie zdziwi was fakt, że pochodzi ona od, uwaga, łamacz języków, Danausa Oleksippusa, czyli wędrownego motyla z rodziny Nymphalidae, zwanym Danaidem, wędrownym monarchem lub monarchą. Więc jak to się mówi, wszystko zostaje w rodzinie, bo motyl to główne miraculum używane w serialu przez Gabriela Agreste. Monarch również może świadczyć o wielkiej władzy, jakoby osobnik mianujący się takim tytułem miał być cesarzem, królem bądź tam wielkim książę. No, kimś, kto jest głową państwa i tak jak powiedziałem, ma wielką władzę. A jako, że Gabriel zdobył wszystkie miracula ze szkatułki Biedronki, no to mianował się takim monarchą, który ma teraz potężną władzę w postaci zdobytych miraculi. Kwestia jego wyglądu jak na razie nie jest nam znana, choć wiele osób porównuje ją do wyglądu motyla, o którym wcześniej wspomniałem. Choć wydaje mi się, a raczej jestem tego pewien, że nie w tym kierunku twórcy poszli, jeśli chodzi o jego wygląd. Jeśli jest to monarch, to jego kostium musiałby być taki mroczny, pokazujący jego władzę i liczę na to, mam nadzieję, że takowy dostanie. Więc stawiam na coś kompletnie innego niż kolorystyka tego motyla. Możliwe nawet, że zostaniemy przy nawet ciemnym, fioletowym lub innym tego typu kolorze, bo jakby nie patrzeć, te idealnie pasują do samego Władcy Ciem, bądź tam do samego Gabriela.
Jeśli chodzi o zmianę alterego właściciela przy tym samym Miraglu, no to w sezonie czwartym takich zmian mieliśmy dwie. Pierwsza to Alia, która ze względu na zaistniałą sytuację z ujawnioną tożsamością i jej ochroną, musiała zamienić się z Reny Rouge na Renę Fertif. Pierwsza zmiana, o której tak naprawdę nie wiedzieliśmy kompletnie nic, a chodzi mi tutaj bardziej o to, jak ona tego dokonała w odcinku Rocketeer. Przy drugiej zmieniło się to na szczęście, bo wprawdzie nie widzieliśmy transformacji, szkoda, ale poznaliśmy sekret, który stoi za tą zmianą, a raczej w przypadku Adriana i zmiany na jeden odcinek z czarnego kota na Catwalkera. Osobowość. Jak ona jest inna, to i zmienia się strój. Jak w przypadku Adriana, a raczej Catwalkera, który był kompletnie inną osobą, porównując ją na pierwszy rzut oka do czarnego kota, no bo tak niestety wymagała sytuacja w odcinku Kuroneko, tak między Reną Rouge a Reną Fertif nie było zmiany w osobowości. Fakt, musiała się ukrywać, działać w ukryciu z wiadomych przyczyn, ale zmian w osobowości raczej nie było widać. Więc pytań, jak będzie w przypadku Gabriela i zmiany imienia oraz jego całego outfitu z Władcy Ciem na Monarchę? Czy będzie tak jak to w przypadku tej dwójki, czy może jednak kompletnie inaczej? Bo mi się wydaje, że żeby dojść do takiej perfekcji, czyli osiągnięcie poziomu jak i samego imienia Monarchy, będzie wiązać się z dużym, bardzo dużym pokładem sił oraz jej opanowaniem i raczej wątpię, że będzie dane nam to zobaczyć chociażby w pierwszym odcinku. Bo opanowanie tak wielkiej mocy, jeśli chodzi o wszystkie te pozostałe Miracle ze szkatułki, no to naprawdę wielki wyczyn. A Marinette coś nie coś, wydaje mi się, że wie. A bardziej mi tutaj chodzi o odcinek Kłami Buster sezonu trzeciego. Pewnie go pamiętacie, Marinette wtedy założyła dosłownie wszystkie dostępne Miracle ze szkatułki i przemieniła się w nie nowy strój, nie zrobiła fuzji wszystkich Miraculi, a przemieniła się tylko w Multimouse. Więc w sumie nic nowego. Później rozdała swoim kopiom inne Miracula, więc można powiedzieć, że w odcinku widzieliśmy tylko i wyłącznie fuzję dwóch Miraculi i tego, co może się stać, jak nałożymy na siebie wielki pokład mocy, a raczej wszystkie tam Miracula. W sezonie czwartym w odcinku Strike Back Marinette dokonała natomiast fuzji trzech Miraculi, czyli Biedronki, Pegasusa oraz Królika, więc tutaj mieliśmy już fuzję na wyższym poziomie. Do czego zmierzam? A do tego, że jeśli Gabriel, który posiada wszystkie Miracula ze szkatułki, zrobi to samo, wydaje mi się, że tak. Ja bym tak zrobił. Będzie chciał nałożyć na siebie całą posiadaną przez niego biżuterię i będzie chciał ogarnąć maksymalną moc, jaką dadzą mu te Miracula. I nie zrobi tak jak Marinette, czyli fuzja dwóch Miraculi, tylko będzie chciał, a fajnie by było, jeśli zrobiłby, albo raczej chciałby, dosłownie zrobić fuzję wszystkich Miraculi. Dlaczego? Bo to Gabriel, który tego pragnie. Pragnie, by w końcu zdobyć Miracula Biedronki i Czarnego Kota. Jeśli będzie chciał zdobyć te Miracula, jeśli będzie potrafił przybliżyć się do tego, no to nic nie stoi mu na przeszkodzie, jak po prostu zrobienie fuzji wszystkich dostępnych mu Miraculi. I wydaje mi się, że taka fuzja z jego strony może nastać, patrząc chociażby na jego charakter. Wyłącznie tym się kieruje, bo to Gabriel po prostu. Inna bank zrobi, albo fajnie by było, jakby to zrobił. Albo czegoś kompletnie innego, co zmieni jego strój w jakiś inny ze wszystkimi Miracula. Ale czy to będzie taka perfekcyjna moc, jak Perfect Cell z Dragon Balla? To będzie ten prawdziwy Monarch z tym strojem, który będziemy oglądać przez resztę sezonu? Ciężko tak naprawdę stwierdzić, ale wiemy jedno, nowe posiadane rzeczy udowadniają nam, jakie mamy limity i że nie tędy droga. Dlatego też wielki mózg Gabriel jakimś sposobem, nie wiem jakim, może z czyjąś pomocą lub nie, dojdzie do tego, jak taką wielką moc dobrze okiełznać i wykorzystać. I wtedy pojawi się to taki pełnoprawny Monarch i jego nowy strój, który będziemy widzieć do końca sezonu piątego. Liczę na to, bo patrząc na poprzednie schematy w odcinkach i sezonach, no innej opcji na ten moment nie widzę. Mam nadzieję, że Gabrielu, mój drogi kochany, nie zawiedziesz ani mnie, ani wszystkich swoich fanów i pokażesz, jaki jesteś głupi w kwestii okiełznania całej mocy, którą masz na wyciągnięcie ręki. Pokażesz swój początkowy upadek, by później po nim wstać i powiedzieć: dałem radę. No, mam nadzieję, że Gabriel nam to powie, a ja wam teraz powiem, że po tym wszystkim wydaje mi się, że pozostaje ostatnia kwestia, czyli wykorzystanie takiej wielkiej mocy przeciw głównym bohaterom. Moi drodzy, prosiłbym was, abyście teraz w komentarzu napisali, jak waszym zdaniem Monarch wykorzysta
posiadane Miracula w sezonie 5, które przybliżą go do zdobycia Miraculi Biedronki i Czarnego Kota, a co za tym idzie, mocy absolutnej i spełnienia swojego największego marzenia w postaci przywrócenia życia swojej ukochanej małżonki Emily. Najciekawsze wybiorę do mojego następnego materiału, bo sam jestem ciekaw, jak on waszym zdaniem tego dokona i jaki ma plan. Bo z naszego, a raczej z mojego punktu widzenia, mógłby z tymi Mirakulami zrobić dosłownie wszystko. Jak dotrwaliście do końca tego materiału, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnienie oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.